Witajcie kochani, witamy was w kolejnym naszym dniu na Mauritiusie. Piąty chyba już. Szósty? Piąty. Ja już zgubiłam tak naprawdę rachubę. Chcielibyśmy wam pokazać dzisiaj tutejsze owoce. Mamy dla was do pokazania kaki. To jest taki, będziemy eksponować. Tak. On jest już przekrojony, ale oczywiście ja go tak troszeczkę złożę. Tak, chcemy po prostu go spróbować. Środek wygląda w ten sposób. Więc stwierdziłyśmy, że go po prostu pokroimy. Taki trochę podobny, można powiedzieć, w środku do brzoskwini. Tak, tak, zdecydowanie podobny do brzoskwini. Ale zewnątrz, ja wiem, do czego to jest podobne. Jabłko takie żółte, twarde, twarde jak jabłuszko. O. Może i tak faktycznie. I drugi owoc, który spróbujemy, to pitaya. Tak, wygląda ona tak, w taki sposób. Inaczej to się nazywa... Kwiat kaktusa bym powiedziała, nawet tak. Czasami kaktus taki ma kolor i wygląda. Dokładnie tak. Inaczej ten owoc się nazywa dragon fruit. Więc ja go osobiście jeszcze nie próbowałam, więc z Alinką obydwie będziemy miały możliwość to zrobić. Tak. A tak wygląda przekrojony, jest bardzo, bardzo oryginalnie, piękny jest po prostu. Kolor może. Taki mocny fiolet, bordo, jakiś burak. Tak, jak burak, dokładnie. Z kropeczkami czarnymi. Dokładnie, jak pachnie? No, nie mam. No nie ma zapachu. Nie mam takiego tutaj rozeznania zapachowego, ale jeszcze sprawdzę, jak to pachnie. A kaki? No nie wiem, tak bardziej mango troszkę bym powiedziała. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko w smaku wyglądało. Ja jeszcze nie jadłam, czyli to się nazywa jak? Bo ja ciągle zapominam. To się nazywa kaki. Kaki. Kaki, więc spróbuj. No i teraz ja sobie może pierwsze podejście. Ja sobie też jakoś tutaj spróbuję nabrać, chociaż nie. Trzymając kamerę trochę ciężko. No. To znaczy jest coś takiego, że ja już tu jadłam mango, więc mogę pokojarzyć to z mango. Mm. Brzoskwinia trochę też, ale taka twarda brzoskwinia. Brzoskwinia, ja to bym porównała, nie wiem, może jakieś złe i głupie porównanie, ale akurat ten owoc przypomina mi w smaku brzoskwinię, ale też taką jeszcze nie soczystą. Nie, mi jeszcze, wiesz co przypomina? Przypomina mi słodką marchewkę. Ale taką, taką słodką, słodką. Ale jest to twarde, nie jest taki jak brzoskwinia. Twardszy jest. Twardszy. Może, być może nie jest jakieś bardzo dojrzałe, bo ja jak jadłam kiedyś to, to tak kaki było delikatnie miękcejsze, więc... Ale, Wiem. Jest, na pewno jest słodkie, takie owocowe bardzo. Teraz Ania będziesz próbować. Ja będę próbowała. Dragonsa. Ja to mi się nazwa bardziej... Dragons. Ale normalnie burak, ugotowany burak. Dobra. Czyli dolej na mnie. No, tak? Mi smakuje. Słodkie czy nie? Zobaczysz, przekonasz się sama. Ojejku, ciekawa jestem, jaka jest twoja, jaka będzie twoja reakcja. Na co ci to przypomina smaku? Tak trochę. Duży agres. Duży agres, ale... bardzo dojrzały agres. Ale coś jeszcze oprócz agresu. Jeszcze coś. Dużego zielonego. Duży zielony. Brązowego. Ale zielone w środku jest. Kiwi. Kiwi. Kiwi w smaku, prawda? Jest widocznie, dlatego będzie miał pewno dużo witaminy C. Tak, ale w smaku jest przypomina kiwi, ale kiwi z czymś. Kiwi z czymś. Nie takie czyste kiwi. Ale trochę agresem, takim dojrzałym, czerwonym, jak dawniej jadłam u babci, był taki czerwony, przejrzały już agres. Tak. Taki gruby był. No tak, to taki, przejrzały tak. Agres, no i plus to kiwi. Ale mistrzostwo, proszę, prawda? Ale jest rewelacyjne. No, jest naprawdę dobre. Ania, żeby nie było, że tylko patrzysz, jak ja jem. Poproszę o nakarmienie. Właśnie, proszę bardzo. No takie rzeczy to można jeść, no po prostu. Rewelacja. Nie, no naprawdę, rewelacja. Jeszcze w takim klimacie, w zieleni, my tu mamy styczeń, ale oczywiście jest pięknie zielono. Z tyłu mamy mango, tak w ogóle. Tak w ogóle. Nie wiem, czy możecie zauważyć tutaj ja dokładnie. Tutaj nie, ja już wskazałam, więc tak? Widzą, powinni widzieć. Tylko one jeszcze są, tak, one jeszcze są zielone. Takie kuleczki tu wiszą. Tak, to mango jest jeszcze zielone, ale przypuszczam, że za kilka dni nam tu dojrzeje.
Z tyłu tam, z tamtej strony mamy piękną górkę, oświetloną teraz. Nie wiem, czy zauważycie, ale zobaczymy, spróbujemy. Spróbuj pokazać im. Oświetlone. Wreszcie rozeszły się chmury. Tak, niebo słoneczko. Się pięknie pokazuje słoneczny pejzaż. Jest nam gorąco. Siedzimy sobie na balkoniku. Tak. Tak jak mówię, na dole panowie robią grilla. Więc tak, na dole panowie robią grilla. Ja już zrobiłam sałatkę, więc na pewno będziemy ucztować. Także no, klimat gimlować. Jest, życzyć sobie, żeby tak było długo. O tak. I w czasy jak najbardziej. Jak najbardziej. No mi się wydaje, że no, takie przebywanie, właśnie mieszkanie w domu rodzinnym, danej rodziny, danego kraju jest dużo lepsze niż w hotelu. No hotel jest hotelem. No tak, w hotelu mimo wszystko... No, nie poznasz się tego obrzędu, kultur. Co prawda w hotelu, wiesz, masz ten luksus, że... No luksus, no. No jest luksus, nie ukrywajmy, są baseny i tak dalej, ale mieszkając u rodziny tak naprawdę możesz zobaczyć dużo więcej, prawda? Ich życie, takie codzienne. I tak naprawdę no teraz jest taka nagonka na w ogóle, jeżeli chodzi o religię muzułmańską. Tak, więc bo my akurat mieszkamy... Wydaje mi się, że to są chyba odłamy, że tak. Taka tutaj rodzina, jak jest muzułmańska, ja... W ogóle nie odczuwam, że to jest jakaś inna rodzina. Że jest różnica jakaś kulturowa, prawda? Jest różnica, przyjaźnie, nikt mi się nie wtrąca, co ja mam jeść, nikt mi nie narzuca, co ja mam jeść, nikt mi nie mówi, co ja mam tu robić. Oni sobie żyją swoim życiem, bardzo radośni ludzie i wręcz rodzinni, rodzinni, gościnni. Ja tu poznałam ogromną ilość ludzi, rodziny, jestem akceptowana I w ogóle to, że jestem innej wiary, im to kompletnie nie przeszkadza w ogóle. Dokładnie, jakoś sobie dajemy radę, współżyjemy w I sensie... I uczę się ich smaków, tak. ale powiem, że czegoś nie lubię, to mi tego po prostu nie dają. No i, dokładnie, ale, to jest fajne. Ale próbuję, bo trzeba uszanować też, że ktoś tu gospodyni gotuje, tak. Stara się, prawda? Trzeba spróbować. A ja tego nie spróbuję. No bo do niektórych smaków, do niektórych rzeczy my tak naprawdę nie jesteśmy przyzwyczajeni. Od także, dziecka się tak, przyzwyczaja do pewnych dokładnie, smaków. Tak jak na przykład, nie wiem, w Polsce my możemy powiedzieć, że... przynajmniej na południu, że dużo je się ziemniaków, a tutaj z kolei dużo je się ryżu. Ryżu, no, i na przykład my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale ziemniak, zawsze gdzieś ten jeden ziemniak gdzieś tak, tam zawsze się przewija. Przewija się, chyba specjalnie. Jest ten ziemniak, placki, to były, z czego to była kasza bodajże... Nie, to była cieciorka, to była... Tak jak naleśni, tak. Tylko ci... Dalpuri to były takie placki z mąki z ciecierzycy. Ciecierzycy, tak. Ale dobre tak. Też to było. Także... Można tutaj różne rzeczy... Jest też, ostatnio piłaś aludę. Aluda, czyli takie mleko zmieszane z mleczkiem skondensowanym i z wiórkami kokosowymi. I właśnie pierwszy moment taki pomyślałam sobie, co w tym mleku jest, takie to nie... Smakowo myślę, no tego kokosu, to nie jest taki typowy kokos, jak jest, się je w Polsce, prawda? To jest prawdziwy kokos, to jest tak jak galaretka prawie, taka tak, podłużna tak, galaretka. Tak, 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 tak. Te wiórka są podłużne no tak, bo... i mięciutkie jak galaretka, więc to mleko było słodkie, to było takie danie bardzo, no można taki powiedzieć, taki napój. Orzeźwiający, bo on miał być orzeźwiający. Miał być, był zimny, był bardzo dobry, jakby to zamroził jeszcze lody, z tego zrobił, to by była rewelacja. I to był poczęstunek, gdzie byliśmy na obrzędzie. Takim przedweselnym, tak, siedziałyśmy z przyszłą panią młodą, a tam panowie się modlili, te śpiewy. Był taki obrzęd, troszeczkę modlenie. A jak ci się to w ogóle podobało? No bo ja już kilka razy byłam, więc widziałam to. Jak tobie się podobało? No wiemy, w Polsce wiemy, że tak, mężczyźni się oddzielnie modlą, kobiety gdzieś tam z tyłu. Znaczy, no, aha, że muzułmanie. Tak, że muzułmanie. Okay. Tutaj jest coś takiego, że kobiety mają swój pokoik, tam siedzą, śmieją się, opowiadają. No, takie plotki, o, można powiedzieć. No, takie plotki. Słychać, takie. Jak ci mężczyźni gdzieś coś tam śpiewają, modlą się po swojemu. Nikt tam nam nie przeszkadza. Troszkę udało mi się po polsku tych muzułmanek parę słów nauczyć. Dzień dobry, dobre i do widzenia. Były wesołe, robiliśmy sobie zdjęcia na chyba bodajże słowo salam, wszystko, tak, wszyscy. Że wszyscy wstanęli, i obrócili tak. Się w miejsce, gdzie tam te modlitwy są. No. No ja salam nie, bo ja jestem katoliczka, więc no my ja... obydwie nie. Obydwie, więc, ale no też stałam no i modliłam się
tak jak ja się moje modlitwy katolickie, więc nie miałam rączek tak jak one, tak, ja tylko miałam rączki inaczej. Rozłożone, ale modliłam się też jak gdyby, żeby Bóg błogosławił tą przyszłą parę małżeńską. Potem zaskoczenie było, bo przyszły, chciały ręce i takie coś to na charakter... To były perfumy. Perfumy, jak błyszczyk, coś takiego. Tak. Żebym dała ręce, więc smarują tu grzbiet dłoni tymi perfumami różanymi. Tak. Ja pytam się, co ja mam robić, nie, bo ja nie wiedziałam. No one się śmiały, bo ja nie wiedziałam, więc... No tak mnie traktowały po przyjacielsku, śmiały się. A jak ci smakowały te przekąski, te ciastka, które przynieśli? Wszystko to jest takie małe, to są takie kuleczki, to tam są była, takie trójkąciki. Tak, tam była samusa, tam były zrobione ladu to były te słodkie. Ale najśmieszniejsze, troszeczkę myśmy kojarzyły takie, jak są angielskie pączki małe, u nas w Polsce można kupić. Ale najbardziej mi posmakowało, to był taki dla mnie wygląd, to było małego, dobrze spieczonego sznycla, taka kulka, która rzekomo tam w środku był ser, ten ser, że się roztopił. Jak ja to spróbowałam, to ja to po mojemu powiem niebo w gębie, bo to było coś takiego, ja miałam wrażenie, że jem, w środku jest jajecznica z cebulką zieloną. I jak ja to pochwaliłam, no to było to po prostu, no smakowało mi niesamowicie. No bardzo, bardzo Alicja smakowało. Zaczęli mi ze swoich talerzyków na ten mój talerzyk, bo to małe ilości są tam. Za chwilę takie humorystyczne, wjeżdża cały talerz dla mnie tych kulek. Więc ja już dostałam ataku śmiechu, że po co tyle tych kulek, nie? Ale powiem wam szczerze, że zjadłam te kulki, bo... Dobre są, dobre nie są. Nie było tam troszkę dużej ilości jedzenia, ale tak dość długo to trwało, te modlitwy. I to był taki smak, że ja sobie myślę, no u nas w Polsce nie ma czegoś takiego. No tak, no bo to jest mimo wszystko coś innego. Ale fajnie jest doświadczyć takie fajnie rzeczy, fajnie, potem prawda? Wspólne poznać. Zdjęcie tych kobiet. Te kobiety to oczywiście no bo faceci są faceci sobie siedzieli u góry, więc ciężko było z nimi zrobić. Aczkolwiek... Aczkolwiek kuzyn Asza przyszedł i mówi, ale czemu tylko panie robią zdjęcia? My też chcemy. No właśnie, było coś takiego. Było takie śmieszne. No, ale fajne. Dzieci też się tam przesmykują, więc bardzo rodzinna atmosfera. No bo to była bardziej taka najbliższa rodzina. To tak naprawdę, tak naprawdę... taką dalszą rodzinę, znajomych, dopiero zobaczysz w dniu mehendi i zobaczysz w dniu wesela. No więc wesele to chyba 11, to co tak, wiem, 11. Jutro chyba jest to mehendi. Nie, jutro jest mehendi, ale jutro jest mehendi na zasadzie nakładania henny na ręce i na nogi. Dla panny młodej szczególnie, ale też osoby, które będą chciały, też sobie więc mogą nałożyć. To jest taki tak zwany, ja to nazywam, no henna, zwywalny tatuaż, nie? Ale piękne wzory. Dla panny młodej tutaj to jest takie bardziej, jakby to powiedzieć, wieczór panieński. Aha, jakaś osa tutaj, o, no. Ci lata. A tu czasami jaszczurki też z nami chodzą. Jest no. Tutaj. I wracając do tej henny, jutro będzie henna nakładanie henny na ręce. Potem dzień później będzie mehendi i wtedy będziemy dawać pannie młodej takie prezenty. Takie tak? To są prezenty od rodziny, od rodziny panna młodego. A potem już 11 będzie takie wesele. No gdzie i trzeba się wystroić. Trzeba się wystroić. Dobrze, żebym powiedziała, a nie, że tutaj wesela, no to... Mam taką sukienkę, bo to cekiny, to będzie na bogato, więc... Wiesz, ja też chciałam, żebyś doświadczyła czegoś takiego, no bo wiesz, polskie, chrześcijańskie wesele już widziałaś i masz bardzo często okazję, a takiego innego, no nie, muzułmańskiego z innej inne... rodziny nie widziałaś, więc chciałam, żebyś po prostu to doświadczyła. No dlatego na pewno przede wszystkim poznawanie tej kultury, to jest przygoda życia, tego nikt nie zabierze, no... Staramy się wam na bieżąco przekazywać, jak to wszystko wygląda. Oczywiście nie codziennie jesteśmy. Moim planem było to, żeby codziennie nagrywać dla nas, ale tak naprawdę tu się tak wiele rzeczy dzieje. Nagle jest hasło, jedziemy tu czy tu. Nagle rodzina coś planuje i na przykład ja jestem poza tym, tylko Alina jedziemy. Więc ja się nawet nie zastanawiam, siadam, jadę.
Czasami też wyskakują inne rzeczy, że my coś zaplanujemy, a ktoś do nas przyjdzie, no i... No i tutaj właśnie takie, tak, ten system takie... odwiedzania się, że ta rodzina przychodzi, odwiedza. Po prostu te takie biesiady wieczorne, rodzinne, to nawet chyba nie zapowiadają się, po prostu przyjeżdżają. Nie, ja ostatnio generalnie co ja robiłam? Nie wiem, czy ja poszłam się wykąpać, czy ja się poszłam położyć. A tutaj zaraz wjeżdża jedna rodzina, druga rodzina, ja potem znajomi. Ja słyszę jakiś na dole harmider, tu już mi ktoś woła, Alina, chodź, nie? I poznaje się nowych ludzi. Tak. I są piękne kobiety, mogę powiedzieć, że po prostu Polki są piękne jak najbardziej, ale te kobiety tutaj, to jest rewelacja, no. Takie połączenie... No bo są, wiesz, są inne, dla nas to ale, jest Orient, ale, tak naprawdę. Orient, ale jest takie właśnie uroda... Hindusi ogólnie kobiety, no. Tak. Ciemne oczy, długie, piękne, czarne włosy, no są piękne, no. I one w ogóle też, świat jest one piękny. Też tak naprawdę dbają o to, żeby te włosy były długie, zadbane. Czarne. Raczej nie, raczej, one się błyszczą, raczej nie ścinają. No, widzisz, ja się obcięłam, miałam dłuższe, no a tutaj wszystkie dziewczyny tak naprawdę trzymają. Ja jestem czerwona, więc tutaj nie zgubię się chyba. W tłumie, prawda? W tłumie, chociaż tam mnie szukają czasami, gdzieś tam idę, no właśnie. Tak. Mhm. No dobrze, no to myślę, że na chwilę obecną to tyle. Zobaczymy, jak się nam wieczór ułoży, może no nagramy dla was jeszcze coś. No, może... Jak tu wygląda grill, ale mi się wydaje, tak. Że tutaj... Znaczy grill tutaj generalnie sam. Troszkę inaczej nie wygląda. Nie ma wieprzowiny po prostu, kurczaki, wołowinka, sałateczki, kiełbaski fryteczki z kurczaka, będziemy fryteczki. Miały. Szwagier pojechał po fryteczki, o, będą proszę fryteczki. Bardzo. I będzie taki klimat rodzinny na pewno. Tak. Tak, dokładnie. Śmieją tak. się ze mnie, bo ja tu co chwilę śpiewam albo tańczę. Ale fajnie, bo się dzieje też. Ale właśnie, angielski, ja to mówię, szlifuję. Jest dobrze, rozumieją, co ja mówię. Malujesz. Maluję. Dużo też. Dużo także. Maluję, chyciła mnie już. Bakcyl taki maurytański. Wypoczęłam ten klimat. I masz to, czas, więc. Mam czas, tu mi nikt nie mówi tak naprawdę. No jak jest wyjazd, to pytają się, czy chcę jechać. No wiadomo, że chcę. Wiadomo. Ale dzisiaj miałam taki właśnie dzień, że jak mnie złapie, żeby malować, no to maluję. Wybaczcie za te odgłosy, ale jesteśmy na zewnątrz, nie podal jest właśnie, bo dziś droga. Pierwszy dzień, tak. Pierwszy dzień szkoły, dzisiaj dzieci mają. Harmider. Więc, harmider jest, więc tutaj jest coś takiego, że dom jest blisko domu, można zobaczyć pokażenie. Pokażę wam, tak. My jesteśmy w jednym domu, a tutaj za ścianą już jest drugi. Drugi, możemy sobie w okna patrzeć, ale nie patrzymy. Ale nie patrzymy, nie podglądamy się, bo nie ma takiej potrzeby, prawda? No właśnie, nie ma. Z drugiej strony na balkonie dzieciaczki się bawią, więc... Nie ma. Ale jakoś to nie przeszkadza nam, prawda? Kompletnie. Uważam, że w Polsce jesteśmy za bardzo zamknięci w domach. Nawet te piękne pałace, które powstają, wille i tak dalej. Psy, uwaga, zły pies, jakieś mury, nie wiadomo co, czy dzwonki. Dla mnie to jest abstrakcja. To są... Są, w ogóle niepotrzebne są więzienia dla mnie, no my jesteśmy sami więźni w domu. Tutaj mi się podoba to, że sąsiedzi się naprawdę odwiedzają, naprawdę ze sobą rozmawiają, a w Polsce to tak... Trzeba się zaanonsować. Tak. Dawniej ja mówiłam, dobrze się cieszyłam, że w Polsce można przyjść się nie anonsować. Teraz coś się porobiło, trzeba zadzwonić, nie lubię tego. Za godzinę. Ja rozumiem, no można zadzwonić, czy jesteś w chałupie, jak to się mówi, tak, nie? Tak. Ale nie anonsować, a o której godzinie, a trzy dni, a nie za trzy dni, to nie, bo coś wypadnie. Nie ma głupota, mam serce, mi dyktuje, mam iść, wchodzę i jestem. Tak, to ja właśnie to tutaj lubię, że po prostu ci sąsiedzi przychodzą do siebie. Przychodzą. Jak po prostu gospodarza nie ma w domu, no to się obiją się od drzwi, pójdą i wrócą trzy godziny później na przykład. No. Bo chcą pogadać. Bo chcą pogadać. Chcą się pochwalić czymś. A u nas jak się chwalisz, to już nie można się chwalić, bo już cię obgadają, chwalisz się, chwali pęta jesteś. Ale jak plotkuje się, a on zrobił to, a on zrobił tamto. To jest okej, okay. To obgadywać to się możemy, ale nie daj Bóg, żeby się ktoś pochwalił w Polsce. A chwalmy się, kurczę, tak, cieszmy się z tego, cieszmy co się, mamy. Że ja mam dzisiaj dobry dzień, że coś zrobiłem, że mam osiągnięcie. Chwalmy się.
chwalmy, ale nie zazdrośćmy. Nie zazdrośćmy. Nie zazdrośćmy. Bo jeżeli nawet cieszmy, ktoś... cieszmy się kogoś szczęściem tak naprawdę. Jeden umie szyć, drugi umie malować, tak. Trzeci umie tańczyć, czwarty umie grać na harmonii. No to nie gra na tej harmonii przecież. Ja jej nie zagram, prawda? Ale my za to możemy na nerwach trochę obydwie. Możemy potańczyć przy tej harmonii. No. Tutaj na weselach, z tego co wiem, nie tańczą, to będzie chyba dla mnie trochę ból, ale ja pewno coś tam pobujam. Ale trochę. Wiesz co, zobaczysz, jak to tak naprawdę wyjdzie w praniu, bo... Ale ta muzyka jest oblista muzyka, tutaj. Tak. Bo jak tam gdzieś grają, czy coś, nawet to są muzyki tak zwane do modlitwy, a mnie tam gdzieś... A ciebie tu już ruszam w biodrach. A ja i tak nie wiem, co oni tam się modlą i co oni to mówią, czy śpiewają, czy się modlą. Tańczyniem też można się modlić i tak naprawdę... Mamy na swój sposób, będziemy po prostu to odczuwać. I tak jak mówię, ja składałam ręce po katolicku, nikt mi nie mówił, że mam nie składać, tak? Dokładnie. Modlimy się tak, jak nas nauczono. Gdzie się urodziliśmy, taką mamy wiarę i taką, mamy kulturę, dokładnie. Pewnie gdybyśmy się urodziły tutaj, czy w jakimś innym kraju, zachodziłaby duże prawdopodobieństwo, że miałybyśmy inną religię. Ale mamy taką, którą swoją i siebie szanujemy, to jest ważne. Jak we wszystkim mi się wydaje, że się robią takie odłamy, że złem jest emigracji tego, że ta kultura niby... Niekoniecznie to są muzułmanie, ale przychodzą, nie chcą pracować, tylko proszę nam dać. Tak samo jest w Polsce bardzo dużo obcokrajowców z różnych krajów, i z Afryki też. I naprawdę oni pracują, żyją normalnie, nikt nie mówi proszę mi dać, bo ja jestem z Afryki, z Azji czy skądś. Po prostu się integrują i podporządkowują przepisom, prawda? Polak tak samo jak jedzie, no czasami się zdarzy, że korzysta z tej opieki społecznej, ale szuka pracy, a nie, że ja nie pracuję, tylko mi się należy. Ale tak naprawdę w każdym kraju, trzeba się dostosować do pewnych reguł. Ale nawet taka mieszanka kulturowa o tyle wydaje mi się jest dobra, że czasami zachowań się możemy czegoś nauczyć. Ja też czasami coś zauważam i im przekazuję tą wiedzę, że na przykład choćby wczoraj, kobieto, no po co się denerwujesz? Masz wszystko, Pan Bóg nie chce, żebyś się denerwowała. Mój Pan Bóg nie chce, żebym się denerwowała. Jest problem, czyli po coś on jest. Albo mnie zmienia, albo zmieniam kierunki, albo po prostu mam inaczej żyć. Więc uważam, że czasami jest potrzebne takie rozmawianie. Ale wiesz co, generalnie fajne jest to, że to jak przyjechałaś też tutaj, no bo ja już tutaj też mieszkałam, prawda, już mam tutaj teściów i tak dalej, ale jak przyjechałaś tutaj na wyspę, mieszkając w rodzinie muzułmańskiej, nie tyle, że otwarło ci oczy, ale może też w jakiś sposób inaczej też rozumiesz tych ludzi, tak mi się wydaje, bo może dlatego, że nie wiem... Ja nie miałam obaw tutaj. Nie bałaś się nigdy? Nie. Nie bałaś się? Nie bałam się, bo dlatego, że w bardzo dużym stopniu my się opieramy tylko na jakimś szablonie. Na jakimś szablonie. Wiadomo, przerwanie pewnych norm na bardzo dużą skalę jest niebezpieczne. No tak, i to uważam, jest prawda. Że Europejczyk, no to jest Europejczyk i ma pewne zasady, kultury. Jeżeli ktoś za bardzo się nie chce dostosować, no to wiadomo, może to zaburzyć system. Tak. Ale jeżeli jest to pojedyncza osoba, jest to jakaś grupa, czy ja tu przyjeżdżam, przecież ja tu nie przyjeżdżam ich zmieniać na katolicyzm. No dokładnie. Oni nie zmieniają mi na muzułmanizm. Poznajemy swoje kultury. Mówimy o religii, rozmawiamy, dowiadujemy się więcej. Dowiadujemy się o właściwie im sposobie myślenia, dlaczego myślą tak, a nie tak. Ale ja przyjechałam z daleka, z Europy, też mogę im coś doradzić, mam wiedzę, którą oni mnie słuchają. Jeżeli mam wiedzę na temat zdrowia, bo pracowałam w szpitalu tyle lat i mogę im coś przekazać, to im to przekazuję, pomaga mi. Ale oni mnie mogą nauczyć coś innego, ugotować coś innego, no uczę się po prostu. Dokładnie. Wczoraj poznaliśmy, też była chyba dziewczyna, to mąż jest Hindus, też jest znowu religia hinduska, to wszystko tu jest bardzo blisko.
przesympatyczni ludzie. No tutaj tak naprawdę... I on by przyjechał do Polski, ale się trochę boi, bo to jaka nagonka jest straszna, prawda? A tutaj jest inaczej, bo właśnie muzułmanin mieszka koło chrześcijanina, koło hindusa i oni ze sobą nie kolidują w ogóle. Im to nie przeszkadza, oni wspólnie obchodzą święta, oni się spotykają, odwiedzają i dla nich to jest coś normalnego. Dlatego ta wyspa akurat jest taka fajna. No, podoba mi się pod tym kątem, pod kątem tej kultury ich nawet, tutaj. Nawet twój mąż, nie? Można powiedzieć, aż jest muzułmaninem, ale jemu się też nie podoba ten napływ tych imigrantów. Tak, no tak, to jest prawda. To on to też negatywnie do tego podszedł, bo to jest naprawdę... No bo to zaburza niektóre... On pracuje w Polsce, też pracuje w Polsce i nie przyjechał po to, żeby zmieniać tą Polskę. Tak. Po prostu spokojnie sobie żyją, ale wiesz, nagonki są i ludzie mają swoje myślenie, swoje przekonania, tego się nie zmieni i tego absolutnie my nie chcemy zmieniać. I faktycznie tu nie piją alkoholu, ale nie przeszkadza im, jak nie jest gorąco, że Alina nabijesz się piwa. No, a czasami nawet dwóch i trzech i więcej. I nikomu, ani nie jestem potem nie wiadomo jaka, bo to piję, dlatego że tu jest mi gorąco. Mój organizm, tak. I tu piją bardzo słodko, a to piwo mi potrzebne, jedzą słodko, żeby tę, ja to rozcieńczam wszystko, bo po prostu jest dla mnie za słodkie. Tak. Natomiast jest coś takiego, że nawet wręcz mówią, Alina, to jest to piwo, co lubisz sobie kupić, ale oni faktycznie bawią się, czy grillują bez alkoholu, nikt nikogo nie obraża. Ale widzisz, da się. Uważam, że u nas na tych grillach to jest za dużo alkoholu, głupoty się potem dzieją. I jestem zdania, że ja nie mówię, żeby nie. Ja też nie mówię, żeby nie. Że to trudno zmienić tak, naszą kulturowe. Kulturowe. A to kultura picia to się nazywa. Kultura picia. Kultura picia powinna być, ale jak to się mówi, u nas się płaci wódką, u nas żeby coś załatwić musi być wódka, a tu nie właśnie. Ale to jest fajne. No właśnie, to ja się dobrze tu czuję i chciałabym, żeby troszeczkę właśnie naszego społeczeństwa wzięło troszeczkę słowa. Przyjechało i zobaczyło na własne oczy tak naprawdę. Pozdrawiamy. Dobrze, kochani, dziękujemy wam bardzo, że wytrzymaliście z nami prawie pół godziny. O matko. Tak się rozgadałyśmy. Na pewno do was wrócimy. Nadrobiłyśmy zaległości. Tak. Na pewno do was wrócimy. Będziemy wam pokazywać to, co możemy. I kiedy możemy tak naprawdę? Ja się troszkę będę zajadać. Zajadaj się. Ja też zaraz się będę zajadała. Grill tak pachnie, że schodzimy zaraz. Także pozdrawiamy was wszystkich serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Hello. Pa.